Drodzy, chciałbym, chciałbym dzielić się z Wami fragmentem Bożego Słowa. Właściwie to będzie więcej fragmentów Bożego Słowa, ale temat będzie jeden. Temat, który zapowiedział Pan Jezus, czy też wezwał nas do pewnej uwagi, mówi, mówi tak w pewnym momencie, kiedy pytany jest o Królestwo Niebieskie. Mówi, pamiętajcie, co stało się z żoną Lota. Skoro Pan Jezus zwraca uwagę i zachęca do tego, żebyśmy zwrócili szczególną uwagę na tą osobę, to chcielibyśmy się zastanowić dzisiaj, dlaczego tak Jezus mówi. W Ewangelii Łukasza, w 17 rozdziale, będę czytał od 24 wers. Wersetu, taki, żebyśmy mieli obraz, pewien kontekst, w jakim zostały wypowiedziane te słowa. Gdyż z przyjściem syna człowieczego w jego dniu będzie, jak z błyskawicą, która swym błyskiem rozświetla niebo z jednego krańca aż po drugi. Najpierw jednak musi on wiele wycierpieć, być poddany próbie i odrzucony przez to pokolenie. I jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop. I wszyscy zginęli. Podobnie było za dni lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu. Gdy lot wyszedł z Sodomy i spadł z nieba ogień z siarką, i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Jeśli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Pamiętajcie, co stało się z żoną lota. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją. A kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Mówię Wam, tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą obok siebie. Jedna zostanie zabrana, druga pozostawiona. Dwaj będą na roli. Jeden zostanie zabrany, drugi pozostawiony. Moi drodzy, kiedy. Czytamy ten fragment Bożego Słowa, tutaj bardzo wyraźnie jest mowa o tym, o czym dzisiaj Kościół bardzo mocno myśli. Oto wszyscy mamy taką świadomość bliskiego, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Za tydzień będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. Wiecie, co się dzieje, że już są pomysły, żeby w ogóle. To wyrażenie Boże narodzenie, to święto zniknęło. Dni wolne, ktoś proponuje. I czasami jest tak, że jako wierzący pewnych rzeczy nie doceniamy. Ale dobrze, jeżeli Kościół przypomina i zwiastuje te kluczowe momenty w dziejach odkupienia człowieka, jakim jest przyjście Chrystusa na świat. Pierwsze przyjście, w celu odkupienia i zbawienia nas. Jak ważne jest, że Kościół świętuje i mówi o Jego śmierci na krzyżu w czasie Wielkanocy. Jak ważne jest, kiedy Kościół podkreśla, niektórzy może tylko raz w roku, zesłanie Ducha Świętego. Bo wierzę, że w kościołach ewangelicznych, w kościołach, które, których ludzie zrodzeni są z Ducha Bożego, Cały czas, cały czas w centrum naszego zwiastowania jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Prawda? My z jednej strony, jakby nie potrzebowalibyśmy żadnych ekstra świąt, bo na każdym nabożeństwie zwiastowany jest Chrystus. Chrystus, który przyszedł, Chrystus, który umarł za nasze grzechy, Chrystus, który zmartwychwstał i który wylał ducha świętego na kościół. Ale dobrze dla takiej ludzkiej świadomości jest, kiedy są takie szczególne momenty, kiedy o tym Kościół wspomina i zwiastuje i podkreśla te wielkie prawdy ewangeliczne. Oto kiedy Jezus jest zapytany odnośnie Królestwa Niebios, mówi: Królestwo Niebios już jest wśród Was. I później mówi o swoim powtórnym przyjściu. Czekamy na Niego. Wyglądamy go. Wręcz jest napisane, że Kościół, jeśli żyjemy blisko z Panem i jest obecność Ducha Świętego w nas, powinniśmy wraz z Duchem Świętym wołać: co? Przyjdź, panie Jezu. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Wiecie, czasami jest tak, że nawet wierzący ludzie są zatrwożeni. Przed tym, co nadchodzi. Ale Jezus mówi do kościoła, mówi do nas, wy się nie bójcie. Ale z drugiej strony Jezus, kiedy mówi o swoim powtórnym przyjściu, które będzie, które będzie ono będzie niesamowite, ono będzie czymś poprzedzone, i w ostateczności kościół uniknie, zostanie zachowany przed nadchodzącym gniewem pana. Tak jak Noe, tak jak Lot. O locie raczej powinni ludzie słyszeć. O żonie Lota, która stała się słupem soli, raczej wszyscy gdzieś tam w różnych, przy różnych okazach z literatury powinni słyszeć. Chciałbym, żebyśmy tą historię, na którą powołuje się Jezus. Zwróćcie uwagę, on mówi, wspomnijcie albo pamiętajcie na żonę Lota. Kiedy ten czas mojego powtórnego przyjścia się zbliża, miejcie w pamięci tą kobietę. To znaczy, że Jezus chce nas ostrzec, aby nikt z nas nie był duchowo w tym miejscu, nie miał takiej postawy jak ta kobieta. Lot był bratankiem Abrama. Lot tam jest napisane, kiedy Bóg do niego przemówił w Haranie po śmierci jego taty, mówi: Idź do ziemi kana. Właściwie Abraham dawno już tam powinien być. On się zatrzymał w Haranie, właściwie ojciec go zatrzymał. Ale kiedy ojciec umarł, wiecie, czasami tak jest w naszym duchowym życiu, że ktoś nas zatrzymuje w drodze za Panem. To mogą być najważniejsze. Najbardziej bliskie nam osoby. Jakby stoimy zamurowani, nie możemy zrobić kroku dalej. Ja mogę, moglibyśmy coś powiedzieć z naszego takiego doświadczenia, że po śmierci kogoś bliskiego dopiero dzieci mogły zwrócić swoje serca do Pana i oddać swoje życie Panu. Nie musiało tak być. Tak więc, czasami ktoś stoi, ktoś nas powstrzymuje, ale to nie jest dobre, jeżeli my się dajemy powstrzymywać. I kiedy Bóg mówi do Abrama, idź, to Abram wyrusza do Kanaanu z Haranu. Ale tam jest napisane: i poszedł z nim Lot. I muszę za to pochwalić Lota. Wiecie, Lot widział. Że Abraham jest człowiekiem bożym. Abraham słyszy Boga. Abraham ma społeczność z żywym Bogiem. I odbieram to pozytywnie, że Lot chciał być blisko swojego wujka, który był tak blisko Boga, żeby coś z tej Bożej obecności, z tej chwały, z tej mocy mogło być jego udziałem. To jest takie, tak jak według tego powiedzenia, z kim przestajesz. Wiecie, i nie ma niczego niewłaściwego właśnie, kiedy ludzie, kiedy my garniemy się do ludzi, których, których widzimy, że chodzą z Bogiem. To widać. To możemy obserwować w ich zachowaniu, w tym, co mówią, jak mówią, jak się poruszają. To widać. I chcemy być blisko nich. Oczywiście sami powierzają swoje życie Bogu, ale chcemy też być blisko nich. Dlatego też jest Kościół, jest zgromadzenie. Jesteśmy tutaj, aby być blisko jeden drugiego, aby czerpać błogosławieństwo, które płynie przez każdego członka ciała na Kościół. Tak więc za to muszę pochwalić Lota, że on tego pragnął. Drodzy, z kolei yy, smuci nas to, że lot nie rozwijał swojej społeczności z Bogiem. Wiecie, to było tak, jakby uczepił się Abrahama i liczył, że co spadnie na Abrahama z Bożego Błogosławieństwa, to jakieś tam opadki na niego, coś z tych kropli błogosławieństwa na niego spadnie. Ale nie widzimy, żeby on próbował sam budować swoją silną więź z Bogiem. Nic, drodzy, tego nie zastąpi. Pamiętajmy: nikt nie jest w stanie nas odkupić i zbawić, jeśli ty i ja nie mamy osobiście, sami bliskiej społeczności z Jezusem. I było tak, że Bóg błogosławił Abrahama. I Bóg błogosławił Lota. Jeden i drugi był bardzo bogaty. Rozmnożyły się ich owce i stada i bydło. Biblia mówi, że ziemia nie mogła ich już pomieścić z powodu bogactwa. Zaczęły się kłótnie między nimi. Właściwie nie nimi, ale sługami o dostęp do wody. Drodzy, i tutaj jest coś takiego, że widzimy. Taką słabość charakteru lota. Oto Abraham, senior, mąż Boży, namaszczony człowiek, mówi: Po co mamy się kłócić? Ziemia jest przestrzeń wokół nas. Mówi do lota: Jeśli chcesz iść w lewo, jeśli chcesz iść w prawo, Ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, rozdzielmy się, aby był pokój między nami. I tutaj jest, objawia się charakter Lota. Jest, mówi ze Starszym, Mężem Bożym. I chociaż wujek mówi mu: Oto jest Ziemia i dokonaj wyboru, wiecie, znając troszeczkę kulturę Wschodu, gdzie był wielki szacunek dla starszych wiekiem, on zachował się zupełnie inaczej. Złapał, że tak powiem, okazję. Zamiast powiedzieć, wuju, ty powinieneś wybrać, a ja wezmę, pójdę tam, w tą drugą stronę. Jesteś starszy ode mnie, chcę ci okazać respekt i szacunek. Ale Lot nie, tak rozglądnął się dookoła i popatrzył na te tereny nadjordańskie, to było w okolicach Betel, i 20 kilometrów od tam, gdzie była Sodoma i Gomora i... Teren, o którym Biblia mówi, że był jak ogród Pana. Obfity w wodę. Roślinność tropikalna, bo klimat tropikalny tam był. Tam jeszcze nie było Morza Martwego. Tam była Dolina Sidim, w której znajdowały się doły ze smołą. Ale cały obszar był jak ogród Pana, jak ziemia egipska. Ta delta Nilu pełna życia, obfitości. A popatrzył w drugą stronę i zobaczył te... Ten pustynny, czy taki, wiecie, yy, te góry, ta, ta skromna, rosnąca trawa gdzieś na wzgórzach, ten pył, ten, te kamienie o, mówi, no, decyzja jest jednoznaczna. Wybrał sobie. Tylko jest jedna rzecz. Czytamy w tym fragmencie w 13 rozdziale pierwszej mojżeszowej, że on już wiedział, że mieszkańcy sodomy byli źli i zepsuci. On o tym wiedział. Popatrzcie, my myślimy czasami, łap okazję, nie przemyśliwując wszystkiego do końca. Jest okazja. A Abraham patrzył na coś innego. On mówił tak: Źródłem mojego błogosławieństwa i obfitości w moim życiu nie jest nawet ta urodzajna ziemia, nie są te sprzyjające okoliczności, które ona daje. Mo Źródłem dla mego życia i błogosławieństwa jest Bóg. To jest niesamowite. On mówi, na tych takim półpustynnych terenach, lekko tam mających niewiele tej trawy, te źródła, te studnie trzeba kopać. Ale mówi, ja upatruję, że nie okoliczności, nie sytuacja, ale mój Bóg jest moim zaopatrzeniem. Ogromna różnica. Drodzy, nie wiemy skąd Lot wziął żonę. Jeszcze wyszedł jako kawaler z Haranu razem z Abramem. Ale pamiętacie, byli w Egipcie, byli w Kanaanie, i tutaj raczej możemy sądzić, że jego żoną była poganka, była kananejka lub Egipcjanka. Lot pomimo tego, że był blisko Abrama, nie uczył się pewnych rzeczy od niego. Dużo się uczył, bo Biblia o nim daje dobre świadectwo, i apostoł Piotr mówi o locie, że był mężem sprawiedliwym. Ale ten pierwszy test charakteru nie zdał, jeśli chodzi o dokonanie wyboru i pierwszeństwo dokonania wyboru. W XIII rozdziale 13 wiersza właśnie czytamy tak miasto, a lot trzymał się miast nad Jordańskich. Przepraszam, i rozbijał namioty aż po Sodomę. Miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Drodzy, to jest ważne teraz, w jakim my towarzystwie się obracamy. Jest tak, że nie możemy wyjść, w ogóle oddzielić się od ludzi w tym świecie, od tego, co oni robią, co mówią, bo Pan Jezus mówi: Inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Ale źle jest, kiedy szukamy przyjaźni, towarzystwa z ludźmi bezbożnymi. Daniłowie przyszli do miasta, przyszli jako w postaci ludzi, mężczyzn i lot zaprosił ich do siebie do domu. I tam jest napisane w 19 rozdziale od 1 do 5 wiersza, że wszyscy mieszkańcy Mężczyźni tego miasta, starzy i młodzi, otoczyli dom i dosłownie powiedzieli: Tak, wyprowadź tych mężów, abyśmy mogli z nimi obcować. Dosłownie obcować, tak jak mąż, z żoną, abyśmy mogli obcować. Tam jest ta, takie użyte hebrajskie słowo. I znowu jeden z i biblistów, mówi: To świadczy o słabości, o takim, Wiecie, już to sumienie, ta wrażliwość lota w wyniku mieszkania pośród takiej bezbożności, otępiła go zupełnie. Pomimo tego, że był sprawiedliwym człowiekiem, nie, nie wchodził w te rzeczy, w których żyli mieszkańcy tego miasta. Bo wiecie, co on zaproponował? Weźcie moje córki. Jaki ojciec? Ja rozumiem. To jest kultura wschodu. Tam różne rzeczy inaczej wyglądają. Ale wiecie, co by zrobił ojciec? Wziąłby, zakasał rękawy i stanął do walki w obronie swoich dzieci, swoich córek. Aniołowie go wciągnęli. Drodzy. Do dzisiaj trwają dyskusje i badania, gdzie tak naprawdę znajdowała się Sodoma Gomora. Gdzie te miasta się znajdowały? Niektórzy mówią z północnej strony Morza Martwego, inni mówią z południowej. I niektórzy myślą, że właśnie tam, gdzie jest Morze Martwe, tam jest zatopiona Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora, które są wymienione z i tam jeszcze Adma i Seboim Soar, do którego Lot miał się schronić, wymienionych jest 5 na 13 miast, które tam były w okręgu nadjordańskim. Po drugiej stronie było Jerycho, które należało do tego kręgu nadjordańskiego, ale od zachodniej strony. To może martwe do dzisiaj Arabowie nazywają e, jezioro lota. To ciekawe ci, którzy tam mieszkają w pobliżu. Strabon, grecki geograf z czasów Pana Jezusa podaje, że według mieszkańców tej okolicy było tam 13 miast, co Doma była główną metropolią. Podobne świadectwo wydaje Józef Flawiusz, a więc historyk żydowski oraz rzymski historyk Tacyt współczesny, czasom Jezusa. A więc mowa jest o tych miastach. W źródłach pozabiblijnych. To jest ważne, bo, wiecie, wielu ludzi kwestionuje wiele prawd, wiele faktów zapisanych w Bożym Słowie. Dopiero kiedy archeolodzy odkrywają, to muszą uznać, że do tej pory się mylili. Ostatnie odkrycia dokonane przez Stevena Collinsa, właśnie ponad tym obszarem Morza Martwego w kierunku wschodnim. Morza północno-wschodnim morza Marcego, naprzeciw Jerycha, jakby z drugiej strony, Stephen Collins odkrył ruiny miasta Tal El Hamam. I co ciekawe, mówi wszystko wskazuje, że to jest biblijna sodoma. To, co on tam odkrył, mówi, leży w okręgu nad Jest widoczna z. Od z Betel Ai, tam gdzie lot patrzył, Abraham mówi: Wybierz sobie ziemię, jest te tereny i tam. To jest widoczne, Mogło być, było widoczne to miasto i te miasta. A więc zgadza się to z opisem biblijnym. Ma, ten teren ma niesamowity mikroklimat. Kiedy w Jerozolimie jest 0 stopni, tam jest 15-20 plus. Co ciekawe, te badania archeologiczne współczesne pokazują, że było to bardzo stare i zamieszkałe miasto pochodzące z trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. Podobnie jak tych kilka innych okolicznych miejscowości Gomora, Adma, Seboim. Co ciekawe, to miasto El Hammam miało długość kilometra powierzchni 40 hektarów. Mur otaczał około 26 hektarów powierzchni tego miasta, czyli było duże jak na owe czasy. I dalej badając, Collins odkrył, że odkrył tam fundamenty monumentalnej bramy z czterema wieżami. Za nią był plac służący do celów handlowych i administracyjnych, a dalej już prowadziła droga do kompleksu świątnego. O tym pisze. Doktor Alfred Palak, kiedy mówi o wiarygodności starego testamentu, dosłownie w książce pod tytułem "Historyczna wiarygodność starego testamentu". Sodoma leżała na szlakach karawan wielbłądzik czyli handlowych, czyli miasto było bardzo bogate i ludzie tam żyli sobie bardzo wygodnie. Ale jeszcze coś jest istotnego, co by wskazywało, że to jest biblijna Sodoma i to jest to miejsce. On mówi tak: Kiedy zaczął badać ten teren, odkrył fundamenty budowli, domów, mieszkań. I mówi tak: Kiedy patrzył na to, to jakby coś zdmuchnęło w jednym momencie te domy. Archeolodzy znaleźli fundamenty murów miejskich i budowli z okresów patriarchów. Wszystko, co było powyżej fundamentów, zostało zmiecione, spalone. Jakby intensywny ogień pochłonął wszystko, nawet kamienie w fundamentach noszą ślady spalania. W niektórych miejscach warstwa popiołu wynosi metr grubości. Z kolei o wysokiej temperaturze świadczą fragmenty kilku naczyń których powierzchnia uległa całkowitemu zeszkliwieniu. To jest ważny termin w archeologii, zeszkliwienie piasku i gliny. Ono następuje pod wpływem ogromnych temperatur, na przykład podczas prób nad bombą atomową. Kiedy ten meteoryt tunguski, także tam znaleziono ślady zeszkliwienia, czyli jest wysoka temperatura, i piasek glina doznają tego rodzaju procesu. Czyli słowo Boże tu wyraźnie mówi: Na Sodomę i Gomorę spadł z nieba od Pana deszcz siarki i ognia. Zniszczył on te miasta i cały okręg. Zwróćcie uwagę, Pan spuścił ten deszcz ognia i siarki. Niektórzy mówią: no może jakiś wulkan ale on mówi, tam nie ma żadnych śladów, tam nie ma żadnych dowodów na to, żeby gdzieś tam pod skorupą jakiś wulkan się krył, nawet już dawno wygasły. Jedyne, co jest ciekawe, były te doły w Dolinie Sidim, doły ze smołą, ale tu jest napisane, że z nieba nagle spadł ogień i zniszczył Docna zupełnie w jednym momencie. Archeolodzy znaleźli fragmenty naczeń, narzędzi figurek broni rozrzuconych przez siłę kataklizmu. I co jest znamienne? Szczątki ludzkie wymieszane z ceramiką, popiołem i gliną. Ludzkie kości były powykręcane i rozrzucone. Jakaś siła jakby weselała i wszystko to wymieszała. Tak się nad tym zastanawiam, drodzy. Biblia nam mówi, że nie powinniśmy nigdy traktować Boga lekko. Z Bogiem nie ma żartów. To pokazuje, że z Bogiem nie ma żartów. Że kiedy Bóg do nas coś mówi, a my to ignorujemy, odrzucamy, nie chcemy słuchać. Dlatego dwie będą na jednym łożu. Jedna będzie zabrana, druga zostawiona. Dwóch będzie na dachu. Jeden zabrany, drugi zostawiony. I to może być ojciec z matką, to może być brat z siostrą, to może być rodzic z dzieckiem. Ale tylko ten, który uchwycił się Pana, który jest blisko Pana, który miłuje Pana, on będzie zabrany, a tamten zostawiony. A więc, gdy ludzie nie reagują na wezwanie do opamiętania, porzucenia grzechu, zła, wtedy objawia się Boża Sprawiedliwość. Inaczej mówiąc, świętość Boga w działaniu. Bo tym jest sprawiedliwość. Świętość Boga w działaniu. Kiedy Bóg mówi, miara się przebrała. Jezus tutaj wyraźnie, pamiętacie, powiedział. Podobnie było za dni Noego, tak jak było za dni Lota. Wszystko się odbywało normalnie, ludzie żyli, żenili się, budowali domy, kupowali, sprzedawali. I tam jest takie ważne słowo i nagle i nagle. Wydawało się, że tak będzie zawsze że nic się po prostu nie zmieni z tej takiej zwykłej normalności. I nagle. Czy Jezus nie powiedział, że przyjdzie? Ponad 300 proroców mówi: On przychodzi. Czy Jezus nie powiedział, że, że przyjdzie i dokona sądu? Wyraźnie o tym słowo Boże mówi. Wyraźnie Bóg ostrzega, Bóg wzywa. Jest taka, takie słowo zapisane w objawieniu w szóstym rozdziale od 12 do 17 wiersza. To słowo mówi, kiedy została zerwana szósta pieczęć. I popatrzcie, zobaczcie baranka Bożego. Dzisiaj to jest baranek Boży, który ciągle gładzi grzechy. To jest baranek Boży, który okazuje miłosierdzie i łaskę. Patrzę dalej. 12 wiersz objawienia, szósty rozdział. Baranek zdjął szóstą pieczeń. Wtedy doszło do silnego trzęsienia ziemi. Słońce pociemniało jak włosienica. Cały księżyc przybrał barwę krwi. Z nieba na ziemię zaczęły spadać gwiazdy, jak niedojrzałe figi, gdy rozszalały wiatr targa figowcami. Niebo zostało zwinięte, jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swego miejsca. Królowie Ziemi, słuchajcie, królowie Ziemi, dygnitarze, prezydenci, przywódcy, jeżeli nie są blisko Pana, wodzowie, zamożni i wpływowi. Ale też każdy niewolnik oraz człowiek wolny, ukryci w grotach i rozpadlinach, wołali do gór i skał: padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka. Bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i nikt nie zdoła przeżyć. Oto widzimy sytuację tragiczną. Oto ludzie, którzy lekceważą Boże wezwanie do opamiętania, do porzucenia grzechu, do wyprostowania swoich dróg. Będą wołać, będą uciekać i się chronić, ale nie dadzą rady. Będą wołać do góry i pagórków: Skryjcie nas przed gniewem tego, który jest na tronie i baranka. Zawsze ludzie myślą, że Bóg, Albo bardzo często jest wyobrażany jako taki dziadek siedzący z siwą brodą. A Jezus, no przecież On, jest taki, dał się ukrzyżować. Tak, to prawda. Ale przychodzi taki dzień. Jezus mówi, kiedy go pytają o Królestwo Niebios. Kiedy ono nadejdzie, On mówi, ono już jest. I pamiętajcie, że życie będzie biec, tak, jak biegło. I nagle. Przyjdzie i nagle ci, którzy są gotowi, będą zabrani w gnieniu oka, pochwyceni. Dosłownie Paweł używa takiego słowa harpado w gnieniu oka. To jest ułamki sekund. Ci, którzy trwają w bliskiej społeczności z Panem, ale trwają z Nim. W tym kontekście, moi drodzy, chciałbym się zwrócić do dwóch fragmentów z pierwszego listu Jana, bo on, o, o czymś, bo on właśnie nawiązuje do do tych wydarzeń. Drugi rozdział pierwszego listu Jana, wiersz 28 i 29, czytamy tak: A teraz, dzieci. Jan tak ładnie, jak ojciec, mówi do kościoła, do wierzących: A teraz, dzieci. Trwajcie w nim. Abyśmy, gdy się ukaże, słuchajcie, abyśmy, gdy się ukaże. Mogli śmiało wyjść mu naprzeciw i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni. Ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z niego. Abyśmy mogli śmiało wyjść naprzeciw, kiedy on przyjdzie. I drugi fragment z tego listu Jana to jest czwarty rozdział, wiersz szesnasty i osiemnasty. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg. I zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Słuchajcie, kto trwa w nim? A tu Jan mówi, kto trwa w miłości. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Inaczej mówi, mówiąc, Jan mówi tak, jeśli ty i ja... Trwamy w bliskiej społeczności z Jezusem. Kiedy Jego miłość wypełnia Twoje i moje serce, bez względu na to, co się będzie mówić, co ludzie będą opowiadać, kiedy wiesz i masz świadomość, że Jezus przychodzi, nie będzie w nas lęku ani trwogi, bo miłość Chrystusowa będzie wypełniać nasze serca. Ona nas zupełnie uwalnia. O to wiem, że jestem pojednany z Nim. Wiem, że należy do Niego. Wiem, że On jest ze mną. Jestem gotowy, aby być z Nim. Jestem gotowy na Jego przyjście, bo pozwalam, aby Chrystus był na tronie mojego życia, na pierwszym miejscu. Tak więc, kiedy mowa jest o tym, dobrze, abyśmy byli znalezieni w tym właściwym miejscu, wypełnieni. Jego miłością. Moi drodzy, ten lot sprawia nam taką troszeczkę taką, taki kłopot. Z jednej strony sprawiedliwy i rzeczywiście nie robił to, co ci mieszkańcy Sodomy, którzy wbrew naturze współżyli jedni z drugimi. Tam działy się inne okropne rzeczy. Ale nie rozumiem, on się trapił w swojej duszy i czemu stamtąd nie wyszedł dużo wcześniej? Czemu on tam siedział? Co go tam trzymało? No, miał żonę, która była poganką. Nie była to z tej rodziny Abrahama, wybranej przez Boga. Ale czy ona go tam trzymała? Możliwe, że nieraz, a Lot, możliwe, to są tylko moje domysły, tego nie ma w Biblii, może Lot już mówi, chodźmy stąd, ja już tego nie mogę, a ona mówi, czekaj, czekaj, wiesz. Jak to Swindol mówi, wiesz, jaka dzisiejsza, dzisiejsza jest młodzież. No muszą, no te, że te nasze córki gdzieś tam. Ja mówię, a jak on jeszcze mógł wybrać sobie zięciów stamtąd? na mężów dla swoich córek? Gdzie jest napisane tam: Wszyscy mężczyźni skalani byli tego typu grzechami. Wybrałbyś, oddałbyś córkę takiemu? Człowiekowi, który jest bezbożny, nie liczy się z Bogiem, żyje bezbożnie, niemoralnie, nieczysto. Ale może coś więcej go trzymało. Wiecie, on był bogaty. Ja sądzę, że on zainwestował na giełdzie. Tamtej sodomskiej. On duże pieniądze włożył. Przecież on się już dorobił pewnej pozycji, siedział w bramie miasta. Oni i tak go nie uważali za swojego. Ale jemu się wydawało, że ma znaczenie. No, w bramie miasta nie siedział zwykły obywatel, tylko starszy miasta. Jeden z zarządzających miastem. No może to bogactwo też mu pomogło, nie wiem. Tak więc trudno mu to było zostawić. I ten dom, on już miał dość tego mieszkania pod namiotami, a tam wygodny dom. Nie musi się nigdzie tułać. Wiecie, co, co jest ona w chrześcijanach powiedzia, powiedziane, że pielgrzymami jesteśmy na tej ziemi. Żebyśmy nie próbowali zbudować dla siebie coś, takiego gniazda, takiego miejsca, żeby Bóg nie musiał nas wyrywać na siłę. Żeby mógł sprawdzić moje serce, żeby ono nie przylgnęło do tego, co, co mam. A tam było wygodnie. Wydawało się nawet, że bezpiecznie, no bo mury miasta Sodomy były wysokie, warowne. No ale Lot znalazł się w, w niewoli ze wszystkimi swoimi bliskimi. Pamiętacie, jak doszło do potyczki? Co prawda, oni to ta potyczka odbyła się w tej dolinie z yy, Sidim. I to jest też ciekawa rzecz. Nic, jeśli nie ma Boga tam, żadne mury ciebie nie ochronią. Abraham mieszkał pod pałatką namiotu. Taki sobie namiot, jaka to jest przeszkoda dla miecza, dla łuku, a jednak Abraham był bardziej bezpieczny niż Lot. Bo Lot pokładał nadzieję w rzeczach ludzkich, Abram pokładał swoją ufność w Bogu, który był jego tarczą. Pamiętacie w pewnym momencie Bóg mówi: Abrahamie, ja jestem Twoją tarczą i nagroda Twoja będzie sowita. Kochani, abyśmy mieli taką wiarę, takie zaufanie, takie patrzenie na Boga, że nie od okoliczności zależy Twoje i moje błogosławieństwo. Nie od okoliczności czy czegoś szczególnego zależy bezpieczeństwo Twoje i moje, ale Ty i ja w Bogu, w Panu, jesteśmy tylko bezpieczni. Abraham wiedział. Na kim polegać? Abraham widzi, co się kroi, kiedy odwiedzają go trzy postacie, trzech mężów, stoi przed Panem i Bóg mówi: To jest koniec. Gniew Boży jest wielki nad Sodomą i Gomorą. Wiecie, to jest niesamowita modlitwa, niesamowity fragment Bożego Słowa, kiedy Abraham, on jest tak jak Mojżesz, później, Abraham mówi: Ale Boże, nie możesz zabić sprawiedliwego i bezbożnego razem. I wiecie, że od pięćdziesiąt zbija na dziesięć. Umie się targować. I Bóg mówi dobrze, jeśli znajdę dziesięciu, nie zburzę, nie zniszczę Sodomy. Jeśli znajdę dziesięciu, kiedy tam aniołowie przyszli, ile znaleźli? Ilu znaleźli? Pamiętacie ilu? Pamiętacie ilu? Bo kiedy Lot wysłał, mówi, masz tu kogoś, zięciów, synów, córki, uciekajcie. Jutro rano musimy uciekać. Bo Pan zniszczy to miasto. Wiecie, ja tak patrzę na tą całą sytuację. Lot przyszedł do Sodomy bogaty, a Wyszedł jak głownia wyrwana z ognia. Musiał wszystko zostawić. Im bardziej się czegoś kurczowo trzymasz, a nie jest to oddane Bogu, im bardziej wszystko stracisz. Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je. Ale kto je straci dla mnie, je zyska. I co powiedzieli ci przyszli zięciowie? Wydawało im się, że żartuje. Żart jakiś. Tak nagle, pogoda super, żadnych zewnętrznych objawów, żeby cokolwiek nam groziło. Wszystko fajnie. Woda w kranie płynie, gaz płynie, prąd jest. Wszystko jest fajnie. Popatrzcie, ja sobie tak myślę: Abraham modlił się, doszedł do dziesiątki, Bóg mówi tak: Kogo się da, uratuje. I znalazł czwórkę: Lota, żonę i dwie córki. Powiem tak: Lot był przekonany, że przyszedł sąd Boży, ale żona Lota już nie. Jej serce tkwiło. W tym miejscu. Ona może na zewnątrz dużo się uczyła o Bogu, patrząc na Abrama, patrząc na Lota, ale jej serce tkwiło w świecie, w tym bezbożnym mieście, w tym dostatku pośród tej bezbożności. Ona była silnie tam, emocjonalnie i sercem, pomimo wszystko, związana. Dlatego Jezus mówi: Pamiętajcie na. Żonę Lota. Nie mówi nawet o locie. Pamiętajcie na żonę Lota. Bo może być tak w sercu Bożego Dziecka, że niby jesteś z Panem, niby należysz do Boga, albo może rzeczywiście deklarowałeś Mu swoje życie, ale ciągle w swoim sercu masz rzeczy, które są ważniejsze od Boga, ważniejsze od Jego Słowa. Twoje serce gdzieś tam po cichu lgnie do tych rzeczy. Kiedy przyszedł poranek, właściwie jeszcze to był taki, wiecie, zmierzch. Właśnie to miało dopiero słońce dopiero miało powstać. Bo kiedy jest napisane, że kiedy lot wbiegał do Soaru, do tego miasta, to jest małe. Soar znaczy małe miasto. On mówi tam jest takie małe miasto. I wtedy ogień spadł. I sobie, drodzy, wyobraźmy, Biblia wyraźnie mówi: kto grzeszy, umrze. Kto grzeszy, umrze. I Salomon, bodajże w przypowieściach, mówi: kto uparcie trwa w złym, umrze. A jeżeli człowiek nie słucha wezwań, nie słucha napomnień, umrze. Jeśli nie zwróci się do Chrystusa, jeśli nie będzie pokutował, jeśli nie uzna, że jest grzesznym człowiekiem i potrzebuje łaski i zbawienia, umrze. Tam jest ta cała to zmaganie aniołów. Mówi nie odwracajcie się, uciekajcie tam w góry. Wiecie, nawet w takiej sytuacji, tak ogromnego niebezpieczeństwa, lot jeszcze dyskutuje. Nie tam, ale tam. Jeszcze ma coś do powiedzenia. Nie tam. Właściwie powiem tak, że Anioł, anioł, aniołowie powiedzieli: I w tym wysłuchałem Cię. Przez to Lot uratował Soar, bo ono należało do tych trzynastu miast. Popatrzcie, jak wielce łaskawy i miłosierny jest Bóg, który nie chce śmierci bezbożnego. A więc Lot nie miał wątpliwości. On wierzył, on posłuchał, i kiedy wytargali, wyciągnęli aniołowie jego jego żonę. Jeden anioł może trzymał jego jego żonę, a drugi dwie córki wyciągnęli z miasta, postawili poza. Mówi, a teraz biegiem jak najszybciej. Nie oglądajcie się. Ale żona Lota nie wierzyła do końca. Wiecie, że wiara jest pewnością. I tak tam było dobrze, wygodnie nam się mieszkało, tam mamy wszystko i my teraz pójdziemy gdzieś na jakąś wędrówkę, poniewierkę i ktoś tak to wymalował, że tak jak na początku biegła, tak później zwalniała. Coraz wolniej. Zaczęły coraz większe wątpliwości w jej umyśle się pojawiać. Czy ja Muszę tam biec. A teraz słońce nad Soarem od wschodu, bo tam od zachodu, yy, słońce tam się pojawiło na, nad Soarem, czyli zachodziło. W każdym razie ona widzi, jest tak pięknie, taki piękny dzień. I zobaczcie, do czego to ją doprowadziło, ta, to, co było w jej sercu. To, to związanie z tym światem, z tymi rzeczami odwróciła się. Na moment odwróciła się. Moment. Wiecie, to tak jak w ogrodzie Eden, jeśli z, z niego zerwiesz, umrzesz, to nas, jak powinniśmy być ostrożni, kiedy bierzemy Boże Słowo. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Jeśli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół. Aby je zabrać, kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Pamiętajcie, co stało się z żoną Lota. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją, a kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Mówię wam tej nocy. Dwaj będą na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwaj będą na roli, jeden zostanie zabrany, drugi pozostawiony. Panie mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na tym świecie. Bo kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Możesz zrobić kroki w kierunku ocalenia, tak jak żona Lota, ale nie być ocalonym. Nie dlatego, że Bóg nie chce, tylko dlatego, że Twoje serce bardziej związane jest z rzeczami tego świata. A więc ona w swoim sercu nie porzuciła świata, tego umiłowania rzeczy doczesnych. Bóg nie był na pierwszym miejscu w jej życiu. Zwróćcie uwagę, że ona zaczęła żałować gdzieś w swoim sercu, kiedy tak biegła, że to wszystko musiała zostawić. A jak zaczęła żałować, zaczęła myśleć, zaczęła biec wolniej. Wolniej, coraz wolniej. To jest tak jak z nami. Na początku, czy kiedy człowiek idzie za Panem, jego serce jest gorące, jest gotów zostawić wszystko. Jest gotów być na jednym, drugim, dziesiątym nabożeństwie. Na modlitwie, na tym, na tym. On ma czas, aby czytać Biblię, on ma czas, aby się modlić w domu, ale później już zaczyna iść wolniej. Już nie ma czasu, tak. Na to i na to. A to już takie troszeczkę jest fanatyczne, żebym tak musiał. Właściwie jedno nabożeństwo też wystarczy, a jak nawet to opuszczę, to. Wiecie, to jest to takie zwolnienie. To jest to, co później prowadzi do czegoś negatywnego. Już nie są tak budujące nasze nabożeństwa, już nie ma takiej potrzeby, był na nabożeństwie wśród braci i sióstr. Zaczęła wątpić, czy naprawdę ta zagłada będzie. I kiedy się odwróciła, Biblia mówi, zamieniła się w słup soli. Małe, drobne grzechy, drobne nieposłuszeństwa, kompromisy, i nagle gdzieś słabnie nasza wiara. A więc powinienem sobie zadać pytanie. Czy wszystko oddałem Chrystusowi? Czy naprawdę siebie całkowicie Jemu oddałem? I czy oddaję Mu się każdego dnia? Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy jest coś w moim sercu, mówi o nas wszystkich, do czego bardziej lgnę? Czemu jestem gotów więcej poświęcić czasu i energii? Apostoł Jakub mówi tak, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Żarliwie pragnie On, czyli Bóg, ducha, któremu dał w nas mieszkanie. To jest ciekawe: Bóg chce mieć Ciebie i mnie na własność. Chce, żeby On był na pierwszym miejscu. W arcykapłańskiej modlitwie Jezus mówi: Nie są ze świata jak ja. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. Zwróćcie uwagę, to jest Twoje i moje przeznaczenie. Abyśmy nie pozostali tutaj, kiedy przyjdzie sąd i gniew Boży. Ale tak jak Noe, tak jak Lot, byli ocaleni, oglądali chwałę Pana. Do tego zostaliśmy powołani, odkupieni, zbawieni, ocaleni. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedno: lot nie mógł uratować nikogo ze swoich bliskich. Każdy musiał biec. Każdy musiał sam położyć ufność w Bogu i być posłuszny temu wezwaniu. Biegnijcie i nie oglądajcie się. Lot mógł uratować tylko swoją duszę. Wiecie, to przebywanie lota w Sodomie może mogło wyglądać tak, jak niektórzy mówią. Zostanę tu. Nigdzie się nie ruszę, bo przez moje świadectwo może wielu dojdzie do poznania prawdy. Ale czy na pewno? Tak się zadałem sobie takie pytanie, tak patrzysz na Sodomę, jest piękny dzień i widzisz tam lota, siedzącego w bramie. I taka refleksja, lot, co ty tu jeszcze robisz? Nie? Lot, ty się trapisz swojej duszy, jesteś człowiekiem, który widzi całą tą bez. I co ty tam, człowieku, jeszcze robisz? Niektórzy tak siedzą w bramach Sodomy. Są sprawiedliwi, odkupieni, ale nie są gotowi iść dalej. Co tam robisz? Czemu ciągle tkwisz w tym miejscu? A o żonie Lota, moglibyśmy powiedzieć tak, to co Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz. Nie jest w godzien. Nie jest w godzien. Drodzy Bóg, chce nas mieć dla siebie. Jesteśmy pielgrzymami i wychodźcami. Wiecie, że jest napisane, że my tu nie mamy trwałego miasta, tak? My tu nie mamy trwałego miasta. Właściwie nawet nie mamy ojczyzny. Jesteśmy dumni, wdzięczni Bogu za nasz kraj. Modlimy się o Niego. Wierzę, że jesteśmy dobrymi patriotami, ale jest napisane, że nasza ojczyzna jest w niebie. I My tu nie mamy trwałego miasta. To trwałe, pełne chwały miasto stąpi w pewnym momencie od Boga i Bóg zamieszka ze swoimi odkupionymi. Z Tobą, ze mną, z tymi, którzy będą gotowi, jeśli będziemy tylko trwać. On nas znajdzie jako trwających w Nim, pełnych miłości. Wielka chwała, wielkie błogosławieństwo nas czeka. Ale teraz musimy się mobilizować i zachęcać, kochani, jeden drugiego, trwajmy w Nim. Budujmy silną więź, każdy z nas osobiście z Nim. Bo wiem, że jeżeli Ty i ja zbudujemy silną więź z Nim, wtedy będziemy budować zdrowe więzi i relacje między sobą. Prawda? Bo jedno wynika z drugiego. Jedno jest pewne. Bóg nie przeznaczył nas na gniew, na sąd, ale na ocalenie. I na koniec jeszcze jedno słowo z drugiego, z drugiego listu Piotra, mówiące o przyjściu Pana. O, bo popatrzcie, Noe został uratowany. Lot i córki zostały uratowane. A więc ci, którzy są z Bogiem, uznani za sprawiedliwych przez wiarę w Chrystusa, będą uratowani przed tym, co, co nadchodzi. I w, trzecim, nie, w drugim liście Piotra czytamy takie. Słowa w trzecim rozdziale od 10 do 13 wiersza Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. wtedy niebo z czaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie, pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastania dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata, bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stale zamieszka sprawiedliwość. Jeżeli oczekujecie, to jakimi powinniśmy być czystymi świętymi w naszym codziennym postępowaniu? Chcemy powstać, aby się modlić. Nie pozwól sobie tkwić w miejscu, w którym nie powinieneś tkwić. Czasami słowo Boże mówi: wyjdźcie z niego, zostawcie, idźcie. Nie pozwól, jakby nie próbuj szukać jakiegoś usprawiedliwienia, że Twoje pozostawanie w danym miejscu ono pomoże, bo już czas pokazuje, jak niewiele pomoże. Ale jeżeli. Do tej pory nie odpowiadasz na Boże wezwanie. Zwróć uwagę, przyjdź do Chrystusa, unisz się. Zawołaj do Niego z głębi serca. Panie Jezu, przyjdź do Mego serca, do mego życia i zbaw mnie, oczyś mnie i Bóg Cię wysłucha. Bo ciągle żyjemy w czasie łaski. Bo ciągle człowiek może przyjść i pojednać się z Bogiem przez wiarę w Chrystusa. Jeszcze jest ten czas. Boże, tak dziękujemy Ci za Pana Jezusa. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy poznać Jezusa jako Pana i zbawiciela. Dziękujemy Ci, Boże, że dałeś nam miejsce ratunku, którym jest Jezus, Baranek Boży, że możemy być uratowani od nadchodzącego Twojego i Jego gniewu. Panie, modlę się, aby moje serce, abyśmy my byli w bliskiej, żywej, mocnej relacji społeczności z tobą. Dziękuję ci panie, że ty dajesz nam z jednej strony taką wyraźną zachętę, że nie zginie bezbożny razem z tym, który jest usprawiedliwiony przez ciebie. I daj abyśmy kiedy ty panie zawołasz, abyśmy byli gotowi panie zostawić wszystko, aby nie było w moim sercu, w nas panie Niczego, co by nas wiązało na tej ziemi, z czymś, co jest na tej ziemi. Ale aby moje serce, nasze serca, Panie, całkowicie przylgnęły do Ciebie, Boga Żywego. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci. Błogosławię Twoje imię. Pomóż mi nam pamiętać żonę Lota. Chwała Tobie, Panie. Amen.